działa. Ja jej zawdzięczam nawrócenie, a także sądzę, zawdzięczam jej powołanie za komendę kapłańskie i sądzę, że też tę szkołę. Szkoła rzeczywiście potem zaczęła się jak gdyby przeze mnie, ale teraz zobaczycie, że jak gdyby wbrew mnie, przeze mnie i jednocześnie wbrew mnie. Po pierwsze wstępuję do zakonu kapucynów, który ma dwie prowincje w Polsce. Ja właściwie powinienem był wstąpić nie do prowincji krakowskiej, która operuje na Ukrainie, ale do prowincji warszawskiej, bo Poznań to bardziej leży na terytoriach warszawskiej. Na przykład Gorzów Wielkopolski, oni tam mają swój klasztor. Ja jestem z Poznania. Ale wstępuję do prowincji krakowskiej i to było decydujące też, bo na Białorusi szkoła by nie mogła powstać ze względu na dyktaturę Łukaszenki. A na Ukrainie hulaj duszo piekła, nie ma, totalna anarchia, totalna wolność. Tak to zawsze było, że wszyscy uciekali na Ukrainę, którym było za ciasto w koronie polskiej, którzy przed prawem uciekali, od króla. To było takie pierwsze. Drugie, że ja nie chciałem jechać na Ukrainę. W ogóle nie chciałem wyjeżdżać z Polski. Poproszono nas, żeby chociaż jeden się zgłosił spośród 12 diakonów, zgłosiło się 3, ale nie jakoby chcą, tylko że nie będą się sprzeciwiać. Nie chcą, ale w razie czego się nie będą sprzeciwiać. Wśród tych 3 byłem ja, los padł na mnie, nogi się ugięły, ale pojechałem. Kolejny taki cud, a dlaczego to jest ważne? Bo w Polsce z kolei by szkoła nie mogła powstać, tak mi się wydaje. Patrząc na styl pracy kapucynów i że ja dopiero teraz mniej więcej w tym wieku zostałbym proboszczem, a teraz mi się już nic nie chce. Prawie. No. I właśnie ten wyjazd na Ukrainę, tam naprawdę w odległości, no, biskupa ja prawie nie widziałem. Najbliżsi księża w odległości 50 km. Rób co chcesz. No i zacząłem robić. I głód też na Ukrainie. Tutaj był w Polsce zawsze rynek przesycony, a na Ukrainie nie było nic. Moja oferta była jedną z pierwszych, że tak powiem, brzydko mówiąc, oferta. Właściwie to ja tworzyłem odnowę charyzmatyczną, można powiedzieć, poniekąd przez tę szkołę na Ukrainie, na przykład. Prawie, że tam jedna wspólnota może była wcześniej w Berdyczowie, a tak to wszystko, no to Szkoła Marii tworzyła, albo przynajmniej ratowała od rozpadu, czy od przejścia do protestantów. Potem uplasowanie mnie w takim miejscu na Ukrainie, czyli w diecezji kamieńsko-podolskiej, na krawędzi Wołynia i Podola, oznaczało, było wielce optymalnym, dlatego że wystarczyłoby, gdyby mnie uplasował Bóg 100 km w dowolnym kierunku, na wschód, na zachód, na północ, na południe, szkoła by też nie powstała, bo albo biskup już nie ten i nieprzychylny, albo parafianie już nie tacy, nieprzychylni, albo księża już nieprzychylni, albo coś tam jeszcze, nie? No także właściwie ja potem się zorientowałem, że było tylko jedno takie terytorium na Ukrainie, gdzie szkoła mogła powstać. To było właśnie to miejsce w Krasiłowie, w województwie chmielnickim, czyli tak zwanej oblasti. I wystarczy 100 km w tę lub we w tę i szkoła by nie powstała. Czyli Bóg po prostu był bardzo precyzyjny w swojej takiej opatrzności, w swoim prowadzeniu. Ja byłem przeciwnikiem budowania domu rekolekcyjnego w Krasiłowie, a potem, gdy został wybudowany, był jeszcze w stanie surowym, zostałem jego dyrektorem. Też wbrew swojej woli. Cały czas to jest wszystko wbrew mojej woli. Gdy już zostałem dyrektorem tego domu, on był gdzieś na około 80 do 100 osób, to zacząłem zapraszać ludzi. Pochwalił mnie w przyszłości, później pochwalił mnie generał z naszego zakonu, który zobaczył na zdjęciach, że tłumy ludzi stoją na betonowej posadzce, nie było podłogi, nie było wtedy jeszcze też w ogóle tynków. Była już elektryka w postaci wiszących żarówek, były okna i były drzwi wejściowe do budynku, ale nie było drzwi działowych.
między pomieszczeniami. I już się odbywały rekolekcje. Nie czekałem, aż wszystko się skończy, tylko kończąc, robiłem już rekolekcje. No i wtedy był taki głód, to był rok 1996. A to jeszcze nie była szkoła, robiłem takie weekendy charyzmatyczne. I przyjeżdżało zbyt wielu ludzi. Do domu, który może przyjąć 100 osób, przyjeżdżało pod 300. Czyli to jak robactwo, pokotem leżeli wszędzie. Ciężko było po korytarzach chodzić. Robactwo. I nie dawali się usunąć. Nie dawali się usunąć. Insekty. Szkoda, że to się jest. No i co? I zacząłem ich dzielić na takie grupy, na poziomy. Ktoś pierwszy raz przyjeżdżał, ktoś enty raz. I robiłem w różnych terminach dla nich. Tak można zrobić. Robiłem w różnych terminach i tak powstała szkoła, bo to już był pierwszy stopień, drugi stopień. Czyli te powstały te poziomy, te levele. I wtedy się zorientowałem, że to jest już szkoła. Czyli gdyby nie ten budynek, to by szkoły też nie było. Na początku mnie to troszeczkę deprymowało, bo wolałbym, żeby to wynikało z mojego geniuszu albo z jakiegoś natchnienia charyzmatycznego, a tutaj z budynku. Ale potem mnie to zaczęło rajcować, bo właśnie w ten sposób Bóg pokazał, że to prawdopodobnie On jest autorem tej rzeczywistości, która wkrótce, niebawem zaczęła się rozrastać. Po roku gdzieś przyszły pierwsze zaproszenia, bo ludzie przyjeżdżali na tę szkołę z bardzo daleka, Ługańsk 1100, Charków 800 km, Donieck 1000 km, Krym 800 km. Na weekend, rozumiecie? Przy tamtejszych środkach lokomocji w latach 90. w biedzie straszliwej po upadku Sowietów. Był duży głód. Ci ludzie zaczęli prosić, żeby im zrobić filię na wschodzie, na zachodzie, żeby nie musieli tak daleko jechać. Ja na początku też się opierałem, ale szybko odpuściłem i zrobiliśmy dwie filie w Iwano-Frankowskim, czyli dawnym Stanisławowie na zachodzie Ukrainy oraz w Dniepro-Dzierżyńsku na wschodzie. Nie myślałem, że to już jest koniec, ale wkrótce przyszły zaproszenia z Odessy, z Kijowa, z Moskwy. Potem z Winnicy na Ukrainie, a potem z Poznania. Gdy Poznań już się otworzył, bo wpierw ja się 2 lata opierałem, żeby przyjść do Polski, myśląc sobie, tu już są inne szkoły, są inne rzeczywistości, ruchy. Po co? Po kija jeszcze ta nasza szkółka? Jeden z moich proroków, bo ja mam około 5 proroków nadwornych, jednym z nich jest moja matula, ale jednym z nich jest taki mój współbrat, brat Maciej Stybulski. Przez 2 lata mnie nagabywał, że zainicjował szkołę w Polsce. Ale ja się opierałem. W pewnym momencie już uległem, po 2 latach. Poprosiłem mojego szwagra, Poltka Twardowskiego, ale on coś był zamknięty. Poprosiłem taką prorokinię w Poznaniu, panią Helenkę, ale ona też coś tam kawęczyła nie tak. No to stwierdziłem, że jednak miałem rację, że się nie pcham do ojczyzny mej. Ale po jakimś czasie pani Helenka miała sen od Boga, który powiedział jej, czemu żeś odrzuciła Piotrka. A szwagier też przyjechał na Ukrainę i się zachwycił tamtejszymi ludźmi i szkołą. No i to sprawiło, że zainicjowaliśmy szkołę w Poznaniu i w tej chwili w Polsce jest około 25 chyba filii. Tak mniej więcej co miesiąc, co 2 miesiące powstaje kolejna filia w Polsce. Na Ukrainie jest tyleż samo, tylko że są one większe. Bo tutaj największa filia w Polsce to jest z rzędu 100-120 osób. A na Ukrainie 100-120 osób to jest taka, bym powiedział, średnio duża. Ale nie wcale nie duża i jeszcze nie mega dużo. Największa filia to jest Lwów, to jest 2000 osób. Tam jak się robi szkołę dla 350 uczestników, to jest 70 posługujących.
Każdy z nich ma taki papierek, gdzie jest wypisany krok za krokiem, co ma robić w piątek, sobotę, niedzielę. I każdy ma oddzielny papierek. I to wszystko chodzi jak w mrowisku albo jak w ulu. Każdy wie, co ma robić. To jest coś niesamowitego. No i zaczęły się, gdy przyszliśmy do Polski, to ja już zrozumiałem, że szkoła ma być międzynarodowa, bo jeszcze ta Moskwa, to sobie pomyślałem, że będę operować w byłym Związku Radzieckim. Ale gdy przyszliśmy do Polski, ja zrozumiałem, że pójdziemy też na Zachód. I takim przełomem też było otwarcie szkoły w Pradze czeskiej. To zrozumiałem już, że też idziemy na Zachód. No i teraz szkoła operuje od Uzbekistanu do Stanów Zjednoczonych. To jest łącznie około 13 czy 14 krajów. Ma łącznie tam, nie wiem, 70 czy nawet już pod 80 filii. No. Oprócz szkoły też zaczęły powstawać dzieła szkoły, czyli oazys dla młodzieży i dla dzieci. To jest łącznie na Ukrainie na przykład. To jest 30 dni rekolekcyjnych w ciągu roku, w czterech takich turach, czyli bardzo dużo i to obsługują ludzie ze szkoły. Zaczęły powstawać ośrodki terapii dla narkomanów, alkoholików w trzech krajach, Ukraina, Litwa, Łotwa. Niedawno właśnie odwiedzałem te ośrodki, cieszyłem się z nich, z tego, że dalej ciągną robotę. To jest roczne nawracanie i leczenie z wykorzystaniem zarówno religijnych motywów i łask, jak i bardziej racjonalnych czy naukowych, takich jak psychoterapia, terapia grupowa czy terapia 12 kroków AA, anonimowych alkoholików. Też powstał zakon, zgromadzenie żeńskie, powstały też dwie wspólnoty, jedna żeńska, druga męska, dla tych, którzy chcą na całe życie oddać się dziełu szkoły. Łącznie w tych wspólnotach damskich jest około 10 dziewcząt, męskiej 3-4 chłopaków na całe życie. A oprócz tego szkoła prowadzi też, Szkoła Marii prowadzi szkołę misyjną apostoła Pawła. W tej chwili będzie już chyba 10, czy jest już 10 edycja, czy będzie, czy pamiętam, 10 edycja, czy 10 rok. Co roku przyjeżdża około od 20 do 30 paru osób, wolontariuszy ze wszystkich tych krajów, gdzie operujemy. I wysyłamy ich po 3 miesiącach na misję. Po 3 miesiącach nauczania w Krasiłowie wysyłamy ich na misję. Tak więc widzicie, mamy też swoją pustelnię, która co prawda na zimę teraz zwija manatki, ale na wiosnę, czyli już teraz się chyba odrodziła, albo na dniach się odrodzi. Tak więc tam mieszka jedna, dwie, trzy osoby, dziewczęta, które, no, można powiedzieć, że są takimi naszymi pustelniczkami. Tak więc szkoła to jest takie małe drzewko z wieloma gałązkami w wielu krajach i w wielu takich kierunkach. I dzieci, i młodzież, i narkomani, alkoholicy, terapia, leczenie, i wspólnoty, i właśnie szkoła, filie i działalność rozmaita. Kiedyś słuchałem relacji liderów wspólnot ukraińskich, co oni robią w swoich wspólnotach, to byłem zaszokowany ogromem działalności, jakie robią ludzie z naszej szkoły. To jest działalność religijna, ewangelizacyjna, charytatywna, humanitarna, hospisy, więzienia, hospisy dla onkologiczne hospisy. Hospicja, przepraszam, hospicja, to nie po polsku. No właśnie, więzienia, duszpasterstwo więzienne, wydawnicze duszpasterstwo, wydawanie książek, czasopism, działalność w radio religijnym i w telewizji, wszelkiego typu kursy ewangelizacyjne. Jeden ze mną ogrom tej działalności jest. No, to chciałbym powiedzieć. Teraz prowadzimy też rozmowy w wielu krajach, bo jak się zakłada szkołę? Szkołę zakłada się w sposób bardzo trudny, a zarazem bardzo prosty. Potrzebny jest ktoś, kto jest twoim znajomym i to może być ksiądz, albo jakaś osoba świecka, jakiś twój przyjaciel czy krewny, który jest w jakimś państwie, albo w jakimś innym województwie Polski, diecezji, i który ma możliwość zebrać ludzi i domówić się z księdzem.
i w ten sposób powstaje szkoła. Właśnie za tydzień, w niedzielę, będę miał rekolekcję w jednej z takich miasteczek na zachodniej Ukrainie. Jak jechać z Lwowa w kierunku na Łódzk. I tam właśnie no, nasi ludzie ze szkoły, którzy dojeżdżali na filię lwowską, postanowili zrobić filię 60 km od Lwowa w swoim miasteczku. Niewielkim tam, pewnie to miasteczko może mieć z 15 tysięcy ludzi. A to mogłaby być równie dobrze wieś, bo czasami taka wieś potrafi nawet zebrać się bardziej niż miasteczko, czy duże miasto. No i co? I jadę tam na rekolekcję z zamiarem, właśnie ksiądz też tego chce i ci ludzie, że te rekolekcje będą takim momentem zapalnym dla ludzi w celu zaprowadzenia szkoły. No, to tyle, co wam chciałem powiedzieć tak na pierwszy rzut. Czy są może jakieś, może macie jakieś zapytania?